Jest ze mną Bartosz Stolarski, zawodnik drużyny Czyste Buty. Cześć Bartek. Cześć, cześć, witam Was. Wygrywacie 5-4 z G2 Film Studio, aktualnym mistrzem ligi. W ostatnich sekundach strzelasz bramkę z wolnego i 3 gole w tym meczu twoje. Jak ci się grało, jak ocenisz ten mecz? No, grało mi się dobrze, chłopaki też pokazali klasę dzisiaj. No, na pewno rywal też był wymagający, był moment, że przegrywaliśmy 3-1. Wyszliśmy na swoje i wygraliśmy mecz 5-4, no, na pewno szacunek dla chłopaków. Początek sezonu był dla Was nieudany, większość tam przegranych meczów, 3 punkty dopiero ostatnio pierwsze, a teraz pokonujecie aktualnego mistrza, jak to się dzieje, drużyna zaczyna się zgrywać, nie wiem, lepsza motywacja, jak to wygląda? No, na pewno z meczu na mecz nam idzie coraz lepiej, staramy się grać po prostu piłką, musieliśmy się lepiej poznać, bo tak kilku chłopaków doszło do nas nowych, no i to właściwie, którzy stanowią trzon drużyny też. No i myślę, że tutaj z meczu na mecz będzie coraz lepiej, no, teraz wygraliśmy z aktualnym mistrzem. W następnym meczu gramy z liderem, z tego co kojarzę, z komandorem, także no, tam będzie też na pewno ciężki mecz, ale będziemy musieli też powalczyć o 3 punkty. Też debiutujecie tutaj w lidze, graliście też w innych ligach wcześniej. Tobie jak to się podoba, jak u nas, jak się gra? Bardzo fajna organizacja, bardzo fajne sędziowanie jest. No, atmosfera na boisku też jest taka bardzo przyjazna, nie ma jakichś niepotrzebnych zagrań ze strony przeciwników, ani no, naszych też automatycznie. No, bardzo dobra organizacja ogólnie. Które miejsce celujecie w tym sezonie? Utrzymanie chcemy mieć. Tak jest. No to po tym meczu już tam chyba odskakujecie na... No chyba tak. Dzięki, powodzenia. Dzięki.